Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo, muszę powiedzieć, że z podziwem słuchałem tej kilkugodzinnej wypowiedzi Pani Minister, bo to jest wysoka umiejętność dużo mówić i niewiele powiedzieć, bo tak naprawdę na proste pytania, gdzie jest węgiel, to usłyszałem w porcie w Szczecinie. Pani Minister, ja tam mieszkam. Nie ma węgla w porcie w Szczecinie. Ktoś Panią wprowadza w błąd. Chyba, że to jest tak samo ważna informacja, jak ta podawana przez TVP Info, że do portu wpłynął 700-tysięcznik i jest węgiel rozładowywany. Nie ma takich statków, ale w TVP Info nie przeszkadza im, żeby tego typu informacje przekazywać. Wielkie statki zresztą tego typu powyżej 100 tysięcy są w stanie wpłynąć na Bałtyk i każdy, kto ma odrobinę wiedzy, to wie, że cieśniny limitują tego typu możliwości. Ta debata jest nadzwyczaj ważna. Ona choćby jest ważna dla takiej pani, która na początku tygodnia zwróciła się do mnie z pytaniem, jak ona ma żyć, bo mieszka w Polanowie. Mam jej zawiadomienie o wymiarze opłaty za lokal. Ma mieszkanie 47,4 metry kwadratowe i dostała ta pani nową stawkę zaliczki na poczet ogrzewania i ta stawka zaliczki to jest 1168,04 zł. Pani ma 1700 zł emerytury, mieszka sama. Naprawdę ona nie wie, jak ma żyć, bo to, co zrealizowaliście, realizujecie, w całości zbankrutowało. I teraz będę tylko i wyłącznie precyzyjnie liczbami się posługiwał, pani minister, żeby w przeciwieństwie do opowiadania beletrystyki, ja się jednak postaram skoncentrować na liczbach. Pierwsze liczby. Węgiel. W czasie rządów PiS-u zmniejszono wydobycie węgla o 25%. Pomiędzy rokiem 2015 a rokiem 2021 25% mniej wydobywa się węgla. To jest pierwsza liczba. Kolejna liczba. Od początku wojny z Polski wyeksportowano węgla energetycznego w kwocie 1 600 000. Pani o tym pisała nawet do premiera, ale w tym czasie węgiel z Polski wyjeżdżał. Uwaga, spółki Skarbu Państwa. To nie jest tak, że nie mogliście zareagować. To nie wywoziły prywatne spółki, to wywoziły spółki Skarbu Państwa. Po trzecie, w marcu wydobyto 5,4 miliony ton węgla. A wiecie Państwo, ile wydobyto w czerwcu? 4,1 miliona ton węgla. Mogę podać te miesiące obok, bo na przykład w kwietniu wydobyto 4,7, a w maju 4,25 milionów ton węgla. O czym to świadczy? Zmniejszamy wydobycie, pani minister. Spółki Skarbu Państwa nie zwiększają, tylko zmniejszają. Liczby, fakty, nie beletrystyka, nie opowieść. Historia dotycząca OZE. Chwalicie się. Nie macie czym. Bo wy naprawdę z uporem maniaka próbujecie zażnąć OZE. 2016, pierwsze dwie ustawy. Pierwsza z nich znosiła zasadę tak zwanej feed-in taryf, stałej ceny dla energetyki obywatelskiej. Zlikwidowaliście to i wprowadziliście ten system, który zlikwidowaliście w kwietniu już inną ustawą. Uznaliście, że ten system feed-in taryf jest zły, niedobry, bo on rzeczywiście wspierał dopiero rozwijającą się technologię, niską sprawności, ale bardzo słabo działającą. Co jeszcze zrobiliście w 2016 roku, jak zaczęliście rządzić? Otóż wprowadziliście ustawę 10H. Chcieliście zarżnąć budowę nowych elektrowni wiatrowych. Te, co po tym roku powstały, to tylko powstały dlatego, że warunki przyłącza i plany zagospodarowania przestrzennego już miały. Nic więcej nie zrobiliście. Znowu liczby i fakty, nic więcej, pani minister, zero beletrystyki. 2017, co zrobiliście? Lex Energia albo Lex Obajtek, w zależności kto jak tam chciał to nazywać. Prawo, które na mocy ustawy zerwaliście wszystkie kontrakty zawarte pomiędzy wytwórcami energii ze źródeł odnawialnych, z wiatraków, ze spółkami handlującymi energią elektryczną, spółkami Skarbu Państwa. Spółki Skarbu Państwa miały wieloletnią umowę, zerwaliście tylko i wyłącznie po to, żeby tym firmom, które już działały na rynku polskim, utrudnić życie. Ale one jeszcze trwały. To, co zrobiliście w 2018 roku? Ano wprowadziliście podwyższony podatek od instalacji, od budowy wiatraka. Uznaliście na przykład, że częścią budowli jest transformator. Transformator stojący w hali
nie jest częścią hali produkcyjnej, nie jest częścią budowli, ale według definicji, którą zastosował PiS, transformator zamontowany na wieży wiatrakowej jest częścią budowli. Co to oznacza? 2% liczone od kosztów budowli na poziomie 1 000 000 zł, a 2% liczone od 10 milionów to zupełnie inne kwoty podatku, które miały być pobierane do gminy. To był 2018. To był na was następny ruch likwidujący OZE. Znaczy tak bardzo wspieraliście, że staraliście się za wszelką cenę zarżnąć. W roku 2021, jak już połapaliście się, że ceny energii są tak wysokie i Polacy nie są głupi, nie chcą płacić tak wysokich cen, to nawet przy tym rozwiązaniu, które wprowadziliście w 2016, likwidującym feed-in taryf, zaczęli montować fotowoltaikę, to wprowadziliście przepisy blokujące tego typu rozwiązanie. Nie musieliście tego robić od kwietnia tego roku. Nie musieliście, a to wprowadziliście. Znowu fakty, tylko i wyłącznie fakty. Nad czym pracujecie? To było rok 2021, ustawa weszła w życie w kwietniu 2022. Nad czym pracujecie? Jak czytam komunikaty rządowe? Nad zmianą przepisów dotyczących utrudnienia budowy farm fotowoltaicznych powyżej 1 MW, bo chcecie je objąć obowiązkiem sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. Dzisiaj nie muszą. Chcecie wprowadzić przepisy, które spowodują, że będą musieli. Co to znaczy? Ano wydłuży procedurę. Będzie trudniej. Będzie mniej tej energii. Jaka jest cena energii, pani tutaj zakładam, że z powodu braku wiedzy, a nie z powodu świadomego chęci wprowadzenia w błąd. W ubiegłym roku, a odwołam się do Platformy jednak, cena w 2015 roku na towarowej giełdzie energii wynosiło około 160 zł za 1 MWh. Jeszcze w ubiegłym roku, pani minister, to już pani się pomyliła, ona wynosiła chyba około 400 zł. A wie pani, ile jest w tym roku? Wie pani ile? 1600 na towarowej giełdzie energii, a też mi meldują przedsiębiorcy mali, którzy dostali właśnie w tym tygodniu, od 1 sierpnia dostają faktury. Oni dostają faktury z ceną energii już w wysokości 2300-2400 zł. Energa, dokładnie energa, czyli obajtkowa energa proponuje takie stawki. Przeliczam to na średnie zużycie w małym przedsiębiorcy. To jest większy zakład fryzjerski. To jest akurat ten przedsiębiorca, o którym rozmawiałem, ma zakład wulkaniczny. I on mi to policzył. Mówi, wiesz, ile to w moim przypadku oznacza? To jest 30, ja zużywam rocznie 30 megawatów. Mam ponad 1000 zł podwyżki. 30 megawatów, 1000 zł, 30 tysięcy rocznie. On mówi, ja nie jestem w stanie tyle zarobić. Ja nie mogę takich podwyżek wprowadzić. Ja mam prosty wybór. Jak będę trwał, to zbankrutuję albo muszę zamknąć zakład. Nie mam wyboru. Znaczy, bo do tego mnie rząd doprowadził. I pani tutaj 3 godziny opowiada, snuje opowieści, że jest fajnie, a te liczby, które pani podaje i te dane, nijak się mają do rzeczywistości. Gaz, pani minister, gaz. Jest dobrze, pani mówi. Bezpiecznie. Baltic Pipe działa. Ja powiem tak, pani pyta, którzy eksperci, choćby dzisiejsi z jednego z portali biznesowych, oni mówią, ci eksperci, nie ja przecież, nie trzeba ufać, oni mówią, że z tym kontraktacją do Baltic Pipe to jest tak sobie. Znaczy, nikt tych umów nie widział, są tylko deklaracje, różni powtarzają. Tak jak na inne rzeczy, na przykład na gazoport, umowy były znane już przed zakończeniem budowy gazoportu. Naprawdę były znane i nie ma co się uśmiechać. To są tylko i wyłącznie fakty. Ja je znam, pani może nie, ale naprawdę warto zrobić lekcje. Znane były przed oddaniem gazoportu do eksploatacji. Umowa z Katarczykami, wtedy zresztą obśmiewana przez PiS, ale dzisiaj pani się zasłania i cieszy, że ta umowa jest. No, całe szczęście, że po latach dojrzeliście, że te umowy są ważne. Więc znowu fakty w gazie. 3 miliardy krajowego wydobycia, 5 miliardów gazoport. 2 miliardy, nawet nie całe, ale niech będzie, 2 miliardy z Litwy. I pani minister, lista się skończyła, bo Baltic Pipe to my nie wiemy. Niech będzie te 4. Niech będzie te 4, o których tutaj była mowa. Na 21 miliardów metrów zużytych w ubiegłym roku łatwo policzyć. 3 plus 5 to jest 8, plus 2 to jest 10,
plus 4, 14. Gdzie jest ten gaz? Pytam. Gdzie? Niech pani nie snuje opowieści, niech pani nie zamydla obrazu. My poważnie chcieliśmy usłyszeć, jak to naprawdę jest, czy Polacy mogą czuć się bezpieczni. A pani ani razu nie odpowiedziała precyzyjnie na te dane, tylko opowieści snuje, czyste powietrze. To jest w ogóle... Ostatnie zdanie, panie marszałku. Czyste powietrze. To jest dopiero szczyt hipokryzji. 6 miliardów wydaliście? A ile, niech pani mi przypomni, rozporządzenie dopuszczające spalanie flotów i mułów węglowych? Wprowadziliście to? Truciznę wprowadziliście do sprzedaży. Nie wprowadziliście? To pani zaraz to wyjaśni, będzie miała pani szansę. Bo rozporządzenie, ja widziałem, zostało wydane, więc chętnie usłyszę sprostowanie. Ale jednocześnie pani minister, pochwaliliście się czystym powietrzem, że wydaliście na likwidację niskiej emisji kopciuchów, a z drugiej strony naprawdę z powrotem z pendoliną wsiadacie do ciuchci, bo 12 miliardów wydajecie na węgiel. Pani taka jest... Ale przepraszam, no pan już o 20% przekracza czas. Już, panie marszałku, w takim razie bardzo, chciałbym jeszcze ale kilka... Ale ma pan możliwość zapisania się w takim razie. Dobrze, na to skorzystam jeszcze z tej 5 minut wtedy pan będzie miał, ale albo się szanujemy wszyscy, albo nie. I dlatego teraz pan kończy i później może się pan zapisać. Marszałku. A teraz bardzo proszę, pan senator.